Michał, drugi mecz w Ekstraklasie, drugi na 0-0. Cieszy to, że nie tracicie bramek? Tak, no na pewno to cieszy, że udało nam się na 0 z tyłu zagrać, tylko no, nie cieszy to, że 0 było z przodu, nie? Liczyliśmy, że coś strzelimy, no niestety. Ale na pewno cieszy to, że 0 z tyłu. Pokazujecie to, co w pierwszej lidze, czyli bardzo solidna obrona. Tak, na razie tak. Solidna obrona, solidna defensywa całego zespołu. No, tylko tak jak mówię, trzeba i coś strzelić, żeby były punkty, żeby tych punktów było więcej. No właśnie, tak jak mówisz, z przodu troszkę nie idzie, bo tych sytuacji nie ma za wiele, no i nie ma bramek. Jak to ocenisz z pozycji boiska? Dlaczego tak jest? Nie wiem, no mam nadzieję, że następne kolejki pokażą, że z przodu też potrafimy grać w piłkę i wykreujemy te sytuacje i będziemy strzelać bramki. Przed wami arcytrudne spotkanie, bo gracie z Niebieskim, z mistrzem Polski, Legią Warszawa i to jeszcze na jej terenie, na Łazienkowskiej. Tak, dokładnie, tylko że pierwszy, no to jeszcze mamy w środę mecz pucharowy, czyli skupiamy się na ten mecz, no i po środzie będziemy myśleć na następny mecz na Legię, ale jak kolejka wcześniej pokazała, z każdym można grać. Górnik grał z Legią, wygrał u siebie 3-1, no to myślę, że możemy im jeszcze postarać o jakiś taki wynik podobny.